Radomska drużyna nie mogła podchodzić z nadmiernym optymizmem do inauguracyjnego starcia o punkty w sezonie 2024-25 Tauron Ligi. Forma podopiecznych Jakuba Głuszaka w okresie przygotowawczym była daleka od ideału. Radomianki spośród 9 spotkań sparingowych nie wygrały ani jednego. Ale na inaugurację Tauron Ligi Radomka zaprezentowała się z dobrej strony, zdobywając punkt w starciu z wicemistrzyniami Polski Developersem Rzeszów. Ostatecznie Radomianki przegrały po tiebreaku 2-3. Ja myślę, że z takim przeciwnikiem na pewno jeden punkt to jest dobra zdobycz po meczu, ale też pozostaje niedosyt, bo widać było, że mieliśmy swoje szanse w tym meczu, żeby wygrać po prostu to spotkanie. No niestety zabrakło nam troszeczkę skuteczności w tym tiebreaku i to zaważyło, ale generalnie uważam, że mecz na fajnym poziomie, dużo długich wymian, dużo mocnych ataków, dużo gry takiej taktycznej, także myślę, że dla kibica mecz na pewno fajny do oglądania. Dobrą zmianę w tym spotkaniu dała wprowadzona z kwadratu dla rezerwowych Dagmara Dąbrowska. Na pewno dużo jesteśmy w stanie jeszcze pokazać. Tak jak mówię, no nasz okres przygotowawczy był ciężki. Pokazałyśmy w tym meczu, wydaje mi się, dużo walki i serducha i to, że jesteśmy naprawdę dobrym zespołem. Zgranie na pewno przyjdzie, także wydaje mi się, że będzie tylko lepiej. Czułam się dobrze, no na pewno chciałam się pokazać z jak najlepszej strony i pomóc jak najbardziej zespołowi. Mecz Radomki z Developersem zainaugurował rozgrywki Tauron Ligi w sezonie 2024-25.